kilkanaście rodzajów tańca, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, teatr i wiele innych zajęć edukacyjnych. Mysłowicki Ośrodek Kultury od lat rozwija pasje dzieci, młodzieży i dorosłych. A o tym, czego możemy się spodziewać w sezonie 2021-2022, porozmawiam z dzisiejszym gościem, Katarzyną Grobelną z działu animacji MOG. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. W tym roku MOG rozwija pasję w 6 filiach, w tym w niedawno wyremontowanej filii na Morgach. Co nowego w propozycjach? Może zacznę od tego, że poza stałą ofertą, którą realizujemy od wielu lat, wracamy do propozycji, które tak naprawdę pokrzyżowała nam pandemia. Albo je nam zatrzymała, albo nie pozwoliła w ogóle na ich start. I to są na przykład zajęcia z jogi, zajęcia z języka włoskiego, warsztaty tańca flamenco, ale też kilka propozycji skierowanych specjalnie dla bardzo małych dzieci i ich rodziców. No niestety pandemia pokrzyżowała plany wielu z nas. No teraz mamy takie, że tak powiem, okno, w którym możemy działać i mamy nadzieję, że jak już rozwiniemy te skrzydła, to już nic nam ich nie podetnie. Także jesteśmy optymistycznie nastawieni, pełna oferta, tak jak powiedziałaś, na 6 filiach. No i myślę, że każdy tam na pewno znajdzie coś dla siebie. Co w takim razie będzie dla dorosłych? Zaczynam od dorosłych, bo przeważnie wszystkie zajęcia kierujemy dla maluchów, dla dzieci i młodzieży, ale nie zapominajmy też o rodzicach, bo MOG to także rozwijanie pasji u dorosłych, a także u seniorów, a wiadomo, że oprócz rozwijania dzieci warto też pamiętać o sobie. Co takiego w takim razie oprócz tych wspomnianych zajęć z flamenco, z języka włoskiego, można skierować dla osób dorosłych? Tak, to co powiedziałaś, rzeczywiście jest to oferta dla dorosłych, ale oprócz tego oczywiście zajęcia z tańca towarzyskiego, zajęcia z tańca współczesnego, spotkania chórów, które mamy na kilku filiach. Niemal każda filia jest otwarta na spotkania dla seniorów, które sami mogą kształtować, mogą przychodzić ze swoimi pomysłami, mogą spotykać się towarzysko, a przy okazji czerpać z umiejętności i pasji naszych instruktorów. To oni mogą sugerować, co by chcieli i tam się po prostu realizować, więc ta oferta myślę, że jest bardzo szeroka. Zresztą samo pojęcie, kim jest dzisiaj senior, troszeczkę się zmienia, dlatego że no, niektórzy myślą, że to jest osoba 50+, 60+. No a wiadomo, że ta średnia wieku rośnie i tak naprawdę ja tak osobiście nie lubię tego podziału na dorosłych i seniorów. Bierze się to również stąd, że po wielu latach tutaj zdobytych doświadczeń widzę, że grupa tak zwanych seniorów jest przewdzięczna. I to są ludzie gotowi na wszelkie aktywności, to nie są wcale ludzie w jakiś sposób ograniczeni. Ba, nawet dodałabym, że oni mają znacznie więcej wolnego czasu. Oczywiście. Więc tutaj naprawdę oni do nas przychodzą nie tylko na wydarzenia, są jakby stałymi odbiorcami, ale biorą udział w naszych zajęciach, są z tego zadowoleni, to są zajęcia ruchowe, artystyczne. No i myślę, że te oczekiwania wypełniamy. A co w takim razie dla maluchów? Bo wspomniałaś też o tym, że macie coś nowego dla rodziców i dla maluchów. Nie tyle nowego, co rozszerzamy dawno rozpoczęty pomysł, bo być może niektórzy z Państwa wiedzą, że od 2016 roku istnieje w MOG-u Klub Stopociech, który okazał się strzałem w dziesiątkę. No i w zasadzie jak tylko mamy taką możliwość i te zajęcia odbywające się w soboty gromadzą, no naprawdę tam jest pełna grupa zawsze. Pełna grupa, ale stwierdziliśmy, no, że nie możemy działać tylko w centrum, tak? Dzieci rodzą nam się wszędzie dookoła i to zapotrzebowanie jest cały czas. No i spływały takie sygnały, a może by jeszcze w innej filii. W związku z tym uruchomiliśmy zajęcia dla maluszków, na razie tylko zajęcia umuzykalniające, na Morgach i na Wesołej. Poza tym na naszych zajęciach w klubie również staramy się dbać o to, by rodzice, szczególnie młode mamy, ale nie tylko, bo tatusiowie również, bo mówimy o rodzicielstwie, a nie tylko macierzyństwie, świadomym i ciekawym i twórczym, żeby też mogli wymienić się doświadczeniami swoimi i coś również razem zrobić. Stąd pomysł i tutaj ukłon w kierunku Moniki Chrząścik z naszego MOG-u na Wesołej, która stworzyła klub kreatywnej mamy, Mamma Mia. I tam mamy się spotykają,
mogą swoje pociechy zostawić, jeśli mają taką możliwość, na 2 godzinki w tygodniu w domowych pieleszach pod na pewno dobrą opieką i tworzą, wymyślają, robią różne rzeczy, więc staramy się też aktywizować tutaj młode mamy. To jest akurat bardzo fajne wypełnienie luki, której wcześniej też nie było żadnych takich zajęć właśnie typowo właśnie dla mam. Ale też ważne jest w zajęciach, które organizuje Mysłowicki Ośrodek Kultury, że oprócz samego spędzania czasu podczas warsztatów czy zajęć, wy też zachęcacie podopiecznych do brania udziału w różnych koncertach, konkursach. Czy w tym roku, jeżeli oczywiście zakładamy tą optymistyczną wersję, że lockdownu nie będzie, czy będziecie też planować właśnie wykorzystywać i pokazywać dzieciaki właśnie na różnych takich wydarzeniach miejskich? No, na miejskich wydarzeniach to wręcz obowiązkowo, tak? Oczywiście, jeżeli tylko wykażą się taką dobrą wolą i chęcią i będą dysponować czasem, to jak najbardziej. Dzieciaki oczywiście zawsze bardzo chętnie występują. Zazwyczaj występują w grupie, więc w grupie siła, one czują takie wsparcie. To też jest ważne, dlatego że w ten sposób tworzą się takie fajne więzi, zarówno między uczestnikami danych zajęć, jak i rodzicami, no i nami, instruktorami, animatorami. Więc to jest ważne, jeżeli tylko sytuacja epidemiczna nam pomoże w tym, to no może w tym roku nie, bo zbliża się jesień, więc trudno będzie o plenery, natomiast na pewno będziemy starali się wykorzystać różne okazje, okoliczności miejskie do tego, żeby nasze młode i nie tylko te najmłodsze talenty pokazywać. No, muszę podkreślić to, że różne instytucje miejskie często zwracają się do nas z prośbą o tego rodzaju występy i prezentacje, a to oznacza, że jesteśmy widoczni, że oni wiedzą, że u nas jest może nie ta kuźnia talentów, ale zawsze jest coś wartego pokazania, więc na pewno będziemy z tego korzystać. Zeszłoroczny sezon, tak jak już wspomniałaś, został przerwany przez pandemię. Wtedy przygotowywaliście również zajęcia i warsztaty online. Czy oprócz tego, że teraz otwieracie swoje drzwi na nowo, czy planujecie też robić jakieś takie pokazy także w internecie? No tak, mogę powiedzieć, że w tym momencie jesteśmy na to gotowi. Wiadomo, że kiedy pandemia się rozpoczęła, wiedzieliśmy, w jakim kierunku musimy iść. Może trochę brakowało nam narzędzi, może na pewno nie pomysłów, ale myślę, że zdaliśmy egzamin całkiem dobrze w tym okresie. Jesteśmy na to przygotowani. Gdyby miało to nastąpić nagle, mamy kilka pomysłów. No poza tym, no tak naprawdę jest nas dość dużo, każdy, myślę, specjalizuje się w innej dziedzinie, więc kiedy się spotkamy i porozmawiamy, jest ta burza mózgów, myślę, że pomysłów nam tutaj nie zabraknie, że nie będziemy, jak to czasami mawia dyrektor i nie lubi tego sformułowania, odgrzewać starego kotleta, tylko będziemy pokazywać nowe rzeczy i nowe pomysły i myślę, że też skupimy się troszkę właśnie nawet na zajęciach dla maluszków. Być może uda nam się też pójść w kierunku zajęć tanecznych czy zajęć w ogóle ruchowych online. Myślę, że wypracowaliśmy sobie już taką ścieżkę i wzbogaciliśmy się o nowe narzędzia, więc jesteśmy dobrym miejscem. Tym lepiej teraz wykorzystać ten moment i faktycznie zapisać się na zajęcia, póki jeszcze możemy na nie chodzić. Powiedz jeszcze kilka takich informacji formalnych. Do kiedy można zapisywać się na zajęcia i w jaki sposób mamy to zrobić? Jeżeli chodzi o same zapisy, no to my jesteśmy tu otwarci w zasadzie w całym sezonie. Zawsze można dołączyć do grupy. No wiadomo, że jeżeli dołączamy w połowie roku czy po 3 miesiącach, no to odbiór tych zajęć i przekazywanych tam treści będzie troszeczkę inny, ale rzeczywiście zawsze można do tej grupy dołączyć. Nie mamy tu jakichś, mamy limity ilościowe. Jest to związane po pierwsze z tym, że nasi instruktorzy jak satelity wędrują po różnych filiach i też mają ograniczony czas na prowadzenie zajęć, ale staramy się i oni też wyeksploatować się na maksa, że tak powiem, więc są dyspozycyjni, natomiast COVID też wprowadził pewne obostrzenia i my musimy się ich trzymać i przyznam, że mamy już je we krwi. Wiemy, że te grupy nie mogą być zbyt duże, żeby zachować jakieś zasady bezpieczeństwa.
nie tyle komfort pracy, co właśnie te zasady, żeby i dzieci, i rodzice czuli się po prostu bezpiecznie. Ale na szczęście wasza oferta jest na tyle duża, że na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. Ja ci bardzo dziękuję za opowiedzenie o tym, czego możemy się spodziewać w najbliższym sezonie w Mysłowickim Ośrodku Kultury. A państwa zapraszam do zerknięcia na stronę www.m-oka.pl, gdzie znajdziecie pełną ofertę MOK-u i zapraszam was do zapisywania się na zajęcia. Moim państwa gościem była Katarzyna Grobelna z działu animacji Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.